Witajcie, moi drodzy przyjaciele! Uszanowania dla Was! Dzisiaj zaczynamy nowy rozdział, który się nazywa Przejście do Piątego Wymiaru. Tu i teraz. Przekaz od Ojca Absoluta. Witajcie, moi drogi ukochane dzieci! Dziś przechodzimy do nowego tematu, który od wielu lat niepokoi wielu z Was. Omówimy, jak będzie wyglądać Przejście do Piątego Wymiaru. Pomimo faktu, że wiele już było powiedziane na ten temat w różnych przesłaniach wyższych sił, bardzo trudno jest człowieku wyobrazić siebie i swoje życie w nowych parametrach przestrzennych i czasowych. Ale w rzeczywistości to jest bardzo łatwe do zrobienia. Życie w wyższych wymiarach to właśnie i jest ten stan tu i teraz. W Twoim świecie jest Ci tak trudno dotrzeć do Niego z powodu niekończącego się maratonu Twoich myśli, które cofają Cię do poprzedniego życia, a potem daleko w przyszłość, w przyszłość. I Ty nie zauważasz tego, co dzieje się teraz z Tobą i wokół Ciebie właśnie w tym momencie. Tak więc ten myślowy maraton nie pozwala wielu z Was zatrzymać się na minutę. Aby poczuć piękna chwilę, jej pewnie i głębię, jej wyjątkowość i nieodwołalność. Wielu ludzi są tak przyzwyczajeni do takiego stanu, że ich mózg nigdy nie odpoczywa, nawet właśnie nadal biegnie tam i z powrotem, w te i z powrotem, rozwiązując niekończące się problemy, które sami jej stworzyli. Rozumiem, jak czasami. Bywa trudno żyć w trójwymiarowym świecie, zwłaszcza jeżeli jesteś odpowiedzialny za swoją rodzinę. Ale wiecie, moi drogie, jeśli by w tym trójwymiarowym świecie nauczyliście się żyć tu i teraz, nie musielibyście wyżywać, mogliście po prostu żyć radośnie i szczęśliwie. Twoim głównym błędem jest to, że Pozwalając myślami iść w przeszłość, zaczynasz kierować się swoim poprzednim doświadczeniem i stara się albo uniknąć błędów popełnionych w przeszłości, albo powtórzyć udane doświadczenia, gromadząc w ten sposób pewne programy, co oznacza doprowadzenie się do wąskich ram stereotypów. Odlatując myślami do przyszłości, Często budujesz zamki na piasku, zupełnie niepotrzebnie dla Twojej duszy, ponieważ Twoje marzenia są często inspirowane nie, przez nie Twoje prawdziwe pragnienia, ale przez obraz pięknego życia, które Twoi przyjaciele, znajomi, reklama, moda narzucają, i Ty gonisz pokusy współczesnego świata. Ale jeśli nauczysz się żyć, tu i teraz zrozumiesz, jak mało potrzebujesz do szczęścia, które w rzeczywistości może narodzić się tylko w tobie i nie wymaga żadnych zewnętrznych atrybutów. Ale aby się do tego, tego nauczyć, moje kochanie, musicie zacząć już teraz, ponieważ to ten stan, sama koncentracja, terazniejszość i świadomość ważnych, правдивих прагнень, допоможем вам поかないти бар'єри, що відоляють твій земний світ від світів вищих вимірів. А зараз пойдемо в тим керунку малими кроками, по волі, але певно, без наклих руху і болісних змін, змінює свій стосунок до життя, до себе, до людей, аби научитися жити в хвилину ту і зараз. Впускаемся W swoją świadomość tylko to, co Twoja dusza potrzebuje. Ojciec Absolut, który Was niezmiernie kocha, przemówił do Was. Przyjęła Marta, czytała Irina. Moje drogie, ja Wam też podpowiem, powiem, ja już tą drogę przeszłam. Kiedyś u mnie była wszystko poukładana naprzód, długo, długo naprzód. U mnie cały rok był zaplanowany, gdzie wyjeżdżam, od kiedy do kiedy i itd., dalej. Ponieważ podnosiłam stan swojej świadomości, przyszedł moment, kiedy złapałam się, że minęły te wolne dni w święta, w których ja zazwyczaj i planowałam święta Bożego Narodzenia i planowałam następny rok. A u mnie nic nie zaplanowano. Ja nie mogłam zrozumieć o co chodzi, co ze mną się dzieje, to, co teraz się dzieje z wieloma ludźmi na naszej planecie. I po jakichś 3-4 miesiącach do mnie dotarło, olśniło mnie, że ja żyję jednym dniem. To było dla mnie odkrycie: Ła, wow, ja nic nie planuję, nic, nie ma u mnie jutra. I ten stan był e, troszkę więcej ponad rok. Rok, trzy miesiące, gdzieś tak, gdzie znów niewytłumaczalny stan, mój stan, ja nie wiem o co chodzi. Jestem zagubiona, pogubiona, tak jak mówi teraz wielu ludzi, zagubionych. I znów olśnienie. O Boże, przecież ja żyję tu i teraz, ja żyję tylko tą chwilą, tym momentem, tą sekundą. I życie, jeden dzień, mnie to zajęło 3-4 miesiące a przejście na życie w tu i teraz. Uświadomienie sobie, że ja żyję tu i teraz. Zajęło mnie 2-3 tygodnie maksymalnie. To jest stan naprawdę to jest boski stan. Żyjesz tą jedną chwilą, tym momentem. Nic ci nie wzrusza, nic ci nie interesuje. Co będzie jutra, którego nie ma, które nie istnieje i co będzie, czy było wczoraj, które już dawno było, jest tylko tu i teraz.